Witam kochane wodniki z tej strony, oczywiście i Witarot. Postanowiłam zacząć od końca, czyli od rybek zaczęłam. Teraz czas na Was, moi drodzy. To czytanie oczywiście będzie na miesiąc lipiec 2021, na pracę. Tutaj jest praca, a tutaj na miłość. Jeżeli jesteście u mnie, to już wiecie, jak to wygląda. Te karty tutaj, to jest rada. To jest rada na pracę, a tutaj rada na miłość. No cóż, moi drodzy, już teraz Was bardzo proszę o subskrypcję, o komentarze, o jakieś uwagi, jeśli macie. Dobre i złe. Mam nadzieję, że kilku osobom udało mi się pomóc w jakiś sposób, które odezwały się do mnie na e-mail, za co bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie. Naprawdę. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i cenne. Dajcie znać, jak Wam w życiu poszło, czy się rezonowały te karty z Wami. Mam nadzieję, że tylko to dobre. I będziecie mniej więcej widzieli, co tam, jak, w jaki sposób się zachować w jakiejś sytuacji. No okej. To chyba tyle w ramach wstępu. Tutaj oczywiście, słuchajcie, tutaj nabyłam nowe karty i słuchajcie, tutaj w tych kartach to jest cesarz. Zobaczcie na pracę, tak wygląda cesarz. Proszę, jest dosyć ciemna ta karta, nie wiem, czy dobrze ją widać. Słuchajcie, to jest taki facet na stanowisku. Widać, że ma wpływ na jakąś firmę, ma wpływ, jest bardzo decyzyjny, tak? Wymagający, ma twardą rękę, nie znosi sprzeciwu, tak jak go tak właśnie widzę. Nie wiem, wodniki, czy to jesteś ty, obojętne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, tak? Prowadzisz jakąś firmę może. Jesteś autorytetem, zachowujesz twoją zaletą, to jest wytrwałość. Potrafisz kontrolować emocje. Jesteś rozsądny czy rozsądna. Bardzo kierujesz się intuicją. Więc myślę, że jesteś osobą, która dobre, dokonuje wybory w jakimś sensie, tak? Może to jest twój szef. Ja nie powiedziałam, że ty musisz w wodniku być właśnie tym cesarzem. To naprawdę możesz być ty, może to być ktoś z twojego otoczenia w pracy. Masz takiego szefa, może ty jesteś szefem. Wiesz, o czym mówię, tak? Oczywiście nie będzie z każdym rezonować to czytanie. Pamiętajcie o tym, że karty to nie jest wyrocznia. A mimo to, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, zapraszamy na mój e-mail iwitarot@gmail.com. Pod spodem jest ten adres e-mailowy napisany, także zapraszam. To tak przy okazji. No, ale no powiedziałabym, że tu z kolei, to jest sprawiedliwość. Więc ten szef wydaje się być sprawiedliwy. Sprawiedliwość to coś dajesz, jakieś transakcje, myślę, jakieś finansowe tu są. Na pewno sprawiedliwość kieruje się uczciwością, tak? Ona też mówi, to jest również przestroga dla Was, by jeżeli
podpisujesz jakieś dokumenty, to sprawdzaj, naprawdę sprawdzaj, co podpisujesz, jakim drukiem, zwłaszcza to, co jest właśnie małym drukiem, żeby się czasem w coś nie wplątać nieświadomie. Często tak jest, że podpisujemy, nie czytając wszystkiego od początku do końca, prawda? Sprawiedliwość to jest podsumowanie wyników pracy. Okres jakiś rozliczeniowy, czyli w lipcu coś takiego Was czeka. Rozliczenia jakieś bankowe, jakieś w urzędach jakieś właśnie dokumenty, podpisywanie czegoś, zakończenie, koniec czegoś, tak? Jesteś doceniony w pracy, czy doceniona, to również jest awans, tak? Więc no sam wiesz, czy sama wiesz, w jakiej jesteś sytuacji w tym momencie. To właśnie jest rozkład na pracę w lipcu, więc tu się zapowiada bardzo, bardzo dobrze. Jakby wydaje się ta sytuacja bardzo stabilna, ale zobaczymy, co tam karty powiedzą na, właśnie na ten rozkład. Zobaczymy. Wykasujemy. O, już jest. Kurczę, no. Może być pięknie, co? Słuchajcie, no, ja bym powiedziała, że nadchodzą jakieś czarne chmury. To jest piątka denarów. Ona mówi o dosyć poważnych problemach finansowych, jakichś stratach materialnych, o dużych wydatkach, którym ciężko podołać. No, ciężko będzie jakoś tak w pracy. Jakbyś się zubożała przez to, że właśnie może jesteś zwolniony, czy zwolniona z pracy. Po prostu to wychodzi, że tu jest super pięknie, ładnie. Coś się stanie, że no nie wiem, może tej pracy zabraknie. Karta mówi, by poprosić kogoś o pomoc finansową, jakoś, no nie wiem, o, chociaż poradę. No, pod spodem właśnie tutaj jest, no pokażę Wam, tutaj właśnie wyszło zwycięstwo. To jest energia właśnie tego miesiąca. I co? I zwyciężycie? To jest po prostu zwycięstwo nad złymi emocjami? Jeżeli jesteś jakimś dyrektorem, kierownikiem, kierowniczką, no nie wiem, ktoś na wysokim stanowisku, ty będziesz wiedziała, co robić, jak pokonać ten kryzys, jaki tutaj przychodzi właśnie w tej karcie. Właśnie przy podpisywaniu, zobaczcie, przy podpisywaniu jakichś umów, cokolwiek, musicie naprawdę na to zwracać uwagę w lipcu. Będzie gorąco, słuchajcie, każdy myśli o urlopie. No, można przecież coś przeoczyć po prostu. Coś przeoczyć. Myślę, że na jakieś wsparcie możecie liczyć, tylko zależy, może być też taka sytuacja, że jesteś, no masz kasę, jednak jesteś na tym stanowisku pracy, znaczy wysokim, masz jakiś dobry dochód, przyjdzie ktoś do ciebie, poprosi o pomoc, bo to też może być inna historia z kolei. Karty mówią, byś pomógł czy pomogła. Naprawdę nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Tu naprawdę różne scenariusze można opowiadać. Jeżeli jesteś ciekawa swojego, zapraszam na e-mail, tak? Zobaczymy, co tutaj karty radzą. Zobacz. To jest królowa
mieczy. To jest królowa mieczy. Ona radzi, słuchajcie, byś został wierny swoim ideałom, byś nie dał się porwać złym emocjom, tak? Myślę, że jesteś mądrym człowiekiem, wiesz, co jest dobre. Ty pomożesz, jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie po pomoc, jeżeli ty będziesz potrzebował pomocy, ktoś pomoże tobie. To jest sprawiedliwość, słuchajcie, i myślę, że lipiec będzie takim bardzo chwiejnym miesiącem dla was w pracy, takim niepewnym, ale intuicja pomoże ci podjąć bardzo dobre decyzje dla siebie, tak? Możliwe, że też dla firmy. Okej, okay, tyle w pracy, o pracy dla wodników. Teraz słuchajcie, co tam u was w miłości? W miłości u was, zobaczcie, macie tutaj gwiazdę i macie kapłankę. Gwiazda mówi, no to jest bardzo dobra wróżba, słuchajcie. Gwiazda wnosi z sobą powiew nadziei na nowe, lepsze życie ogólnie. Mówi, że potrafisz sobie poradzić z każdymi problemami, z każdym kłopotem. Jeżeli chodzi o miłość, to wzdychacie może do kogoś, to może być nawet miłość platoniczna. To może być jakieś nowe uczucie do kogoś, ktoś ci się spodobał. To jest powodzenie w miłości dla kobiet. Spełnienie jakby marzeń takiego, wiecie, znalazłaś tego faceta i wręcz rozkwitasz w jego ramionach. O, coś, tak bym to widziała. No a mężczyzna na przykład, jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz zaskoczony, że ta twoja wybranka jest zmysłowa, po prostu się dogadujecie, tworzycie szczęśliwy związek, słuchajcie. No, powiem wam, że w lipcu możecie znaleźć kogoś na stałe, tak? Jeżeli chodzi o relacje stałe, to w związku może być coraz lepiej, wasza miłość zakwitnie, nowe pomysły, nowe jakieś, no wiadomo, wakacje, więc możecie gdzieś sobie wyjechać przecież. Przypomnieć sobie to, jak się poznaliście na przykład. To jest najlepszy czas na to, prawda? Także myślę, że tutaj gwiazda w tej karcie właśnie, twoje marzenia spełnią się. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Kapłanka, słuchajcie, mówi, no ona w ogóle sugeruje, byś się swoją intuicją kierował, czy kierowała swoimi snami, słuchaj, swoimi odczuciami. Jest takie coś, słuchajcie, że ty jeszcze kogoś nie poznałeś, czy nie poznałaś, ale ty czujesz, że to, ten ktoś jest bardzo blisko ciebie. Masz jakieś znaki, ty sam, czy sama wiesz, umiesz je odczytać. To jest taki początek, jeszcze kogoś nie ma, a już po prostu czujesz, że niedługo za rogiem go spotkasz, czy ją spotkasz. To jest taka, to jest właśnie taka karta. Kapłanka mówi również o kobiecie, która robi czytania takie jak ja, czyli możesz przychodzić do takiej osoby i radzić się, opowiadać o swoim życiu. Wiesz, że twojego zaufania nie... że możesz ufać takiej osobie. No, kapłanka właśnie taka jest. Tajemnicza, zmysłowa. Może jeżeli jesteś facetem, no mężczyzną, niezależnie od wieku, prawda, myślisz, marzysz o takiej kobiecie, która właśnie
ta tajemniczość czy cokolwiek takiego cię pobudza, podoba ci się to, tak? Jeżeli jesteś kobietą, karta mówi, byś właśnie taka była, bo właśnie taką, jeżeli ci się ktoś podoba, to nie rzucasz się na niego, wow, i już, i wszystko dostaje, co chce od razu na tacy. Nie, nie. Ona właśnie mówi o kimś takim, gdzie po prostu, jakby to powiedzieć, no uśmiechasz się, umawiasz się, ale nie idziesz na całość od razu. Sprawdzasz, czy fajnie się czujecie w swoim towarzystwie, czy nie. O, coś takiego, tak to widzę. To jest takie powolne zbliżanie się do kogoś. No i to jest właśnie taka osoba, gdzie po prostu na którą nie działają żadne sztuczki. Nie będziesz mógł jej okłamać. Ona cię przejrzy na wylot. To jest taka właśnie osoba. Z jednej strony wydaje ci się aniołem, a z drugiej kojarzy się z grzechem. Dobra. Zobaczymy, co tam dalej karty powiedzą. Nie wierzę. Słuchajcie, diabeł wyszedł. Naprawdę, u ryb też wyszedł diabeł. Też. Tylko, że był w innej pozycji. O rany, no i co? Wiecie co? Ten diabeł to jest ktoś... Albo sytuacja, jakaś impreza, gdzie spotkasz i poznasz kogoś i pójdziesz na całość, dajmy na to. Diabeł właśnie o takich sytuacjach mówi. Zaczynasz coś od strony... No, od seksu po prostu. Właśnie to jest przeciwieństwo właśnie kapłanki. Przeciwieństwo kapłanki. O. Ona taka zmysłowa, delikatna, a diabeł idzie na całość, słuchajcie. I teraz co? Jeżeli jesteś taką kobietą, delikatną, a tu marzysz o kimś i tutaj diabeł, no wkradnie się, no słuchaj, no w każdym z nas jest jakiś diabeł, coś takiego, że po prostu... Sytuacje, które z nas jakby wyciągają to coś, tą energię właśnie tą diabelską, gdzie pojawia się pożądanie, gdzie nie patrzysz na nic, na nikogo i po prostu idziesz na całość. To jest takie uleganie wszelkim pokusom i namiętnościom i no nie wiem, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ale i nie wiem, czy to z kimś rezonuje, bo skąd mogę wiedzieć, jest was bardzo, bardzo dużo. Ale właśnie tutaj jest właśnie taka sytuacja, właśnie taka przedstawiona sytuacja, że tutaj jest marzysz o kimś, żeby kogoś poznać w tym lipcu. Są wakacje, idziesz na imprezę, a tutaj śmiech, zabawa, tutaj alkohol, słuchajcie. No, no wszystko tam na takiej imprezie może się zdarzyć, tak? I z tej grzecznej dziewczynki może wyjść taki diabeł. O. I co wtedy? Diabeł mówi też o obsesji na punkcie jakiejś osoby. Obsesyjnie po prostu kogoś pożądasz i świata za nie, ale to też budzi coś takiego jak zazdrość, jak no po prostu chcesz zawładnąć drugą osobą,
nie potrafisz bez niej żyć. To jest taka chorobliwa miłość jak dla mnie, więc więc ten diabeł też o tym właśnie mówi. To jest taka zaborczość. Dominacja nad drugą osobą. Powiedz mi, no i powiedz mi, której osobie się czujesz, czy jesteś tym diabłem, czy jesteś kapłanką, czy kapłanem, no naprawdę to jest wszystko jedno. Naprawdę każdy ma dwie osobowości w sobie, i tą dobrą, i tą złą. Zależy chyba, którą powinieneś, która wyjdzie w danym momencie z ciebie. To jest bardzo, nie jest, nie masz wpływu na to, naprawdę nie masz wpływu. Ani pokazałam od spodu karty, to jest umiarkowanie. O, proszę. To jest taki spokój, słuchajcie. To jest energia miesiąca, to umiarkowanie, więc to jest takie cieszenie się każdą sytuacją, takie w domku siedzenie, o, takie nic się nie dzieje, a tu nagle bum. Zobaczymy, jaka jest rada na tą waszą sytuację. O, dwójka buław. Zobaczcie. Dwójka buław. Dwójka buław mówi. Zatrzymaj się i dokonaj wyboru. A zanim to zrobisz, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, aby wybrać tą właściwą drogę. Zobaczcie, tu masz dwie drogi przedstawione. Ja naprawdę nie wybieram tych kart. Powiem wam, że wcześniej je tasuję, wcześniej je przygotowuję. To nie jest jakieś reżyserowane, nic kompletnie. Zobaczymy, co jeszcze aniołki wam powiedzą na ten temat. Nieraz naprawdę te karty wszystkie tak wiele mówią, przekazują. Są takie historie niespodziewane. Mam nadzieję, że rezonuje to, co dobre z wami oczywiście. Nie wiem, jakiej jesteś w sytuacji. Zapraszam na e-mail oczywiście. No i zobaczymy, co tam u was słychać, prawda? Ups, zobaczymy, co tam karty powiedziały. Dwie mi wyszły karty, więc powiem wam, że dobrobyt i polepszenie. Tu wyszedł. Wyszły te karty. Nie wiem, o co pytaliście. O pracę. Ja, no, taki niepokojąco ta karta wyszła tutaj. Ups. No i one mówią, byście się uspokoili. Uspokoił, uspokoiła. Nic wam nie grozi, nic tobie nie grozi. Polepszenie jakiejś sytuacji w lipcu będzie. Czy w miłości, podejrzewam, i w pracy. Właściwie przeczytam wam dokładnie, o co chodzi aniołkom. A więc zobaczymy, co tutaj dobrobyt powie na ten temat. O dobrobycie. Dobrobyt. Wielkie bogactwo jest w drodze do twojego życia. Twoje plany przyniosą dobrobyt oraz zagwarantują ci poczucie bezpiecznej przyszłości. Pamiętaj, że kiedy będziesz podejmował działania mające na celu zamanifestowanie się twoich snów, będziesz pod nieustanną opieką aniołów. Dobrobyt nie zawsze musi być natury materialnej. Możesz poszukiwać możliwości zamanifestowania nowych pomysłów, powiększenia grona przyjaciół, uzyskania doskonałego zdrowia lub znalezienia miłości. Ta karta może oznaczać również napływ tego typu skarbów do twojej codzienności. Wznieś ręce ku niebiosom, by wyrazić wdzięczność ze wszystkiego, czego pragniesz. No proszę bardzo.
Myślę, że znajdziesz miłość, jaką szukasz w lipcu. Pochwalcie się, jak to u was będzie. Teraz zobaczymy, co zajmają na myśli, kiedy w karcie jest polepszenie jakiejś sytuacji. Nadszedł dla ciebie czas polepszenia i uzdrowienia. Emocje, które wystawiały cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości. Choć może być ci trudno to teraz sobie wyobrazić, czeka na ciebie naprawdę radosna przyszłość. Teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Ta karta oznacza również, że twoja rekonwalescencja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejny ekscytujący etap swojego życia. No proszę bardzo. Myślę, że w lipcu będzie bardzo u was ciekawie. Wasze plany i wasze nadzieje, marzenia, wszystko to spełni się wam naprawdę w pozytywny sposób, czego oczywiście wam życzę. Trzymajcie się do następnego razu. Pa!